Siemka, tu Projekka z dwójka gra. Następne autko BMW M1 Coupé, 340 koni, tylny napęd, manualna skrzynia. No co by to więcej mówił, no wsiadamy do auta. Tu z trakirem to mogę sobie głową odwracać, widzicie, pięknie. Mogę zapalić. M1 małe autko. Tylny napęd. I spokojna jazda znowu po kalifornijskich drogach. A. Bardzo uważaj, bo przy tym małe wzniesienia idzie auto w powietrze. Tu driftować to nie wiem, ja jakoś nie umiem, nie, ja to widzę niektórych jak na driftach jadą. Teraz no. O, bo nie wiem, jak przybiję tyle w to, to się rozleci. To. Światełka. Jazdy po kalifornijskich drogach, nie chcę przesadzać, to nie jest żadne wyścigi, żadnego czasu nie robię tu, to jest taka jazda BMW M1. Witam, witam was wszystkich i... Przepalanie tu my do policji.
Tu już powtórka z samego tej przejażdżki, taką powtóreczkę włączę, tylko bez kamerki w rogu. BMW M1 340 koni, jak się nie mylę, to było przeniesione na tylny napęd. No piękne autko też. Pierwszy raz co ten zakręt tam nie wyjechałem poza linię. Ciągło bym karę dostał. Aha, tu coś. Ja to poznanie auta to nie jest tak też. Takim, w tej grze by trzeba autem danym chyba przejeździć nie wiem ile godzin, żeby poznać dane auto. To nie jest takie łatwe, jak się to każdemu, przepraszam, wydaje. Ja tu jeżdżę na tych ustawieniach takich wszystko wymagających. Także no, kto zna tą grę, to wie, że to nie jest łatwe. Takie uznanie danego auta. Ale mi tylko chodzi o same auto, jak to wygląda i... Jakby nie było, fanem BMW jestem. Chociaż jeżdżę teraz innym całkiem autem. Ale miałem już 3 BMW. Najmocniejsze co miałem, to miało 333 konie. Piękne auto. Silnik w tym aucie no ma nie chodził. Ale chodzi, bo przynajmniej znajomy kupił, chodzi to jak. Piękny silnik. V8 to jest jednak najlepsze silniki V8. Bez żadnego turba, bez niczego, to szło normalnie niemożliwe. O, tu coś troszeczkę było. Aha, czyszczenie opon. Gdzie zaraz postój, bo policja tam jest, szeryfy. Bo to w Ameryce jeździmy. Muszę zobaczyć, nie sprawdzałem, czy jest jakaś mapa po Europie, czy się jeździ właśnie takimi drogami, czy jest jakaś mapa, muszę sprawdzić. O, tu troszeczkę na ręcznym próbowałem. Tu zwolnić tunel. I znowu czyszczenie wydechów. Tu trochę przesadziłem, widzicie jak przesadzę się i zaraz tu jest zjazd na palenie gum przed przelifem. Przed szeryfem palenie gum. I końcówka, dojeżdżamy do mety, także zapraszam na moje filmiki, subskrypcje i paluszki w górę. Niech się dodatkowe paluszki w górę.